Karol, co robimy w przyszłym sezonie? Nie wiem, Maciek, ty decydujesz. Zróbmy coś wyjątkowego. Coś, z czego będziemy dumni i nie zapomnimy do końca życia. Coś wyjątkowego. No to masz już kilka tytułów Mistrza Polski, więc może spróbujmy sił nieco wyżej w Mistrzostwach Europy. Ja mam pomysł na dobry silnik, na dobry samochód, który w piątej grupie myślę, że będzie bardzo konkurencyjny. To co? To jedźmy. Grudzień 2021. Karol Krupa i Bartosz Pańko zaczęli pracę nad bardzo innowacyjnym silnikiem. Miał to być silnik, który jeszcze nigdy nie powstał. Ktoś wymyślili takiego, że ten silnik miał być wyjątkowy. W tym samym czasie przyjechali do mnie mechanicy Adrian Rygiel i Piotrek Materniak. Tak żeśmy sobie siedli i zaczęliśmy analizować, co nas czeka. W ogóle Mistrzostwa Europy. Mieliśmy wszystkie kraje, 9 krajów. Zaczęliśmy to wszystko rozpisywać, zaczęliśmy sobie robić plan. Jak wyszło, że zrobimy grubo ponad 20 tysięcy kilometrów po całej Europie, spalimy około 5 tysięcy litrów oleju napędowego. Spalimy 500 litrów paliwa wyścigowego, specjalnego. Będę musiał zrobić około 4 tysiące kilometrów samochodem cywilnym po trasach. Jak wyszło, że nie będzie nas w domu około 3 miesięcy, to ogarnęło nas przerażenie. Automatycznie uśmiechy z naszych twarzy zniknęły. Doszliśmy wszyscy we trójkę do wspólnej decyzji, że to jest wariactwo, to co my chcemy zrobić. To jest po prostu coś, co wykracza poza nasze możliwości. No ale chęć, że tak powiem, zapisania się na kartach historii motosportu oraz żądza adrenaliny, żądza przygody. Ja całe życie kieruję się tym, że uwielbiam przygody, uwielbiam nowe rzeczy. W sumie postanowiliśmy, że pojedziemy, że musimy to zrobić. Wyruszamy z Gorlic, ja i moi przyjaciele Angelo Gili i Maciek Humikowski. Jedziemy do Francji na pierwszy wyścig eliminacji Mistrzostw Europy. Col Saint-Pierre, 2166 km od Gorlic. Podróż przebiegła super. Atmosfera idealna, dojechaliśmy do Francji, rozłożyliśmy się, wylądowaliśmy pod mostem, ponieważ organizator tak nas skierował, takie nam miejsce wyznaczył, że dosłownie byliśmy pod mostem. Od razu zacząłem treningi, od razu zacząłem zapoznanie z trasą, z samochodem cywilnym. Trasa od początku nie leżała mi, tak jakoś nie mogłem jej zapamiętać, ponieważ 7 miesięcy nie jeździłem, nie miałem kontaktu z samochodem wyścigowym. Wieczorami żeśmy sobie miło spędzali czas, gotowaliśmy, bawiliśmy się, śmialiśmy się. Tak. Dobra, gorgonzola, piwo, wszystko dobre. To jest życie, nasze życie. Tak, Angelo, masz rację, to jest nasze życie. Przygotowani do wyścigu we Francji, mistrzostwa, pierwsza eliminacja Mistrzostw Europy, Côte de Saint-Pierre. Salut! Viva Polonia! Viva la Polonia! Viva la Polonia! Dzień badania technicznego. Bardzo wnikliwe badanie techniczne. Przerażeni byliśmy, ile rzeczy jest sprawdzanych przez FIA, przez inspektorów. To badanie przebiegło bardzo pozytywnie. Sobota, pierwszy trening, bardzo zdenerwowany byłem. Zrobiłem czas, 1,5 sekundy, miałem gorszy czas do pierwszego zawodnika. Byłem przerażony na samym początku. Mówię, coś jest nie tak, bo jakoś nie jedzie mi się dobrze, nie czuję się dobrze w tym samochodzie. Drugi trening, pojechałem już bardziej, dużo szybciej niż pierwszy trening. Chciałem poprawić ten czas. Wypadłem na skały, uszkodziłem bardzo samochód, cały spód, sanki, wahacze, amortyzatory, wszystko uległo zniszczeniu. Samochód został scholowany przez organizatora na górny park serwisowy i powiedzieli nam, że samochód jak się skończy wyścig, to zostanie zwieziony na dół. Niestety czekaliśmy 9 godzin na to, żeby ten samochód zjechał. W końcu godzina 21, dosłownie 21, ten samochód przyjechał, a na drugi dzień mieliśmy wyścig. Więc jak ten samochód przyjechał, jak mechanicy zobaczyli, jakie obrażenia są w tym samochodzie, to decyzja była jednoznaczna. Nie pojedziesz, nie ma szans, nie mamy części. Poza tym jest za dużo zniszczony, żebyś pojechał dalej. No trudno, takie są wyścigi.
pogodziłem się z tym, ale około godziny 22, 23 zobaczyłem, że mechanicy rozmawiają z Karolem. No te dwie, nie? Jedna, druga, ta czwarta, nie? Przez telefon i coś tam sobie debatują, co zrobić, może tu, może tam, to może siam, to pytam się, czy jest szansa. No spokojnie, walczymy. No i do godziny 5 nad ranem walczyli. O 5 nad ranem obudził mnie w kamperze ryk silnika. Wychyliłem się, widzę, że Adrian gdzieś jedzie, zobaczyć, co się stało. Otwieram drzwi od kampera, pokazuję mu, czy jest ok. No, daje mi taki sygnał, że no, jest, ale nie jest. Więc rano się dowiedziałem, przed pierwszym podjazdem wyścigowym, który mieliśmy o godzinie 10, dowiedziałem się, że samochód jest naprawiony na tyle, na ile mogli go naprawić. Powiedzieli mi, że mogę jechać, natomiast nie jest to już taki samochód, jak powinien być, jak był przed wypadkiem. Więc pierwszy podjazd wyścigowy jechałem z duszą na ramieniu, żeby sprawdzić, jak ten samochód jedzie. Więc pierwsze pół odcinka pojechałem zachowawczo. Samochód zachowywał bardzo niestabilnie. Z drugiej części wyścigu spróbowałem przyspieszyć, nie dało rady. Po prostu był bardzo taki newralgiczny, zachowywał się dziwnie, uciekał na zakrętach, hamował krzywo i tak dalej. Zajechałem na metę. No strata do pierwszego zawodnika, około tam 1,5 czy 2 sekundy było straty wtedy. No trudno, no takim samochodem tyle mogłem zrobić. Drugi podjazd wyścigowy już powiedzieli mi mechanicy, że poprawili bardzo dużo zbieżność, poprawili ustawienia samochodu, poprawili ustawienia geometrii i tak dalej. Mówi, zobaczysz, teraz będzie dużo lepiej. Rzeczywiście, wystartowałem do drugiego wyścigu. Na początku myślałem, że dalej będzie ten samochód się tak zachowywał, natomiast dużo, dużo lepiej. Praktycznie od połowy wyścigu jechałem na maksa. Niestety dojechałem na metę, ale brakło do pierwszego miejsca. Finalnie zająłem drugie miejsce. Można powiedzieć w tej chwili z całą odpowiedzialnością, że to nie jest moja zasługa, tylko zasługa mechaników, którzy całą noc morderczo pracowali praktycznie bez przerwy przez 7 lub 8 godzin cięgiem. Na zewnątrz była temperatura 0 stopni i to oni są bohaterami tego wyścigu. Przywozimy pierwsze punkty, przywozimy drugie miejsce. Tak się zakończył nasz wyścig we Francji. Podczas naszego pobytu we Francji cały czas nowy silnik się robił. W końcu mamy ten silnik, który powinien być od samego początku. 3291 km mieliśmy na miejsce, więc po przyjeździe ja zaczynam trenować trasę. Start. Będę mówił, jaki jest zakręt. Pierwszy, gaz. Tu jest pełny gaz. Lewy, napędzający się, pełny gaz. Jest pełny gaz, lewy szybki. Teraz będzie lewy. Na końcu będzie prawy, bardzo szybki. Tu w ogóle nie zwalniamy. No i wreszcie jest moja ulubiona trasa. Około 400 km zrobiłem po tej trasie, żeby się jej nauczyć. Cała zapamiętana w głowie. Mega szczęśliwy jestem, bo wreszcie mam moją trasę. Pierwszą w Mistrzostwach Europy szybką. Piątkowy odbiór techniczny przeszedł bardzo dobrze. Nie było żadnych uwag. Czekamy na sobotę na treningi. Pierwszy trening w sobotę. Masakra. Zrobiłem ostatni czas. Chyba przedostatni albo nawet ostatni czas. Fatalnie, po prostu do pierwszego zawodnika strata około 3 sekund. Nie wiedziałem, co się stało wtedy, nie wiem, po prostu jechałem, ale widocznie za słabo jechałem, więc musiałem się jakoś nastawić. Bardzo mi pomaga rozmowa z moją żoną, z moją mamą, one mnie uspokajają, zawsze mnie podbudowują, że będzie wszystko dobrze, żebym się nie martwił i tak dalej. Więc wyjechałem do drugiego treningu bardzo taki zmotywowany. Oczywiście motywacja i rozmowa z najbliższymi dała efekt. Drugi trening wygrany. Trzeci trening również wygrany. Niedziela, dzień wyścigowy. Bardzo ciepło. Pierwszy podjazd wyścigowy wygrałem. Drugi podjazd wyścigowy wygrałem. Trzeci podjazd również wygrałem. Najbardziej cieszy mnie wygrana z portugalskim kilkukrotnym mistrzem tej klasie, w której ja startowałem. Parcidio Sumaville. Bardzo sympatyczny kierowca, bardzo utalentowany. Największym dla mnie zaskoczeniem w Portugalii była ilość ludzi. Wokół trasy zebrało się około 150 tysięcy ludzi. Tak, 150 tysięcy ludzi. Jak zjeżdżaliśmy w dół po każdym treningu lub po każdym podjeździe wyścigowym, to ja myślałem, że wjeżdżamy na stadion piłkarski. Każdy bijący brawo.
brawo. To było uczucie takie, że miałem łzy w oczach. Bardzo, bardzo, bardzo miłe uczucie i nie zapomnę tego do końca życia, właśnie tych wspaniałych kibiców, którzy dłuż trasy rozkładali sobie wioski, dosłownie wioski, przy których sobie spali, przy których mieli bary swoje zrobione z desek i tak dalej. To było coś niesamowitego. I z Portugalii wywozimy komplet 25 punktów za zwycięstwo. And the winner, another amazing Polish driver, driving a Renault Clio Sport 2016V, Maciej Serafin. No i już w Portugalii wysunąłem się na pozycję lidera. Po tym wspaniałym dla mnie bardzo szybkim wyścigu i praktycznie zrobiłem te trzy podjazdy wyścigowe bez błędu. Z każdego podjazdu na podjazd poprawiałem swoje czasy, także idealny weekend w Portugalii. Bardzo zadowoleni wyjechaliśmy i mieliśmy tydzień na to, żeby dojechać do Hiszpanii. Hiszpania. To jest moja druga ojczyzna, to tam właśnie spędziłem 6 lat mojego życia, tam skończyłem szkołę średnią, tam miałem przyjaciół, tam można powiedzieć całą moją młodość spędziłem. Jak wpisaliśmy w Google Maps, gdzie jedziemy do Hiszpanii, bo ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, gdzie jest ten wyścig. Wiedziałem, że Hiszpania, okej. Okay. Jak wyszło, że jedziemy do Asturii, tam gdzie ja chodziłem do szkoły, gdzie ja mieszkałem. Jak wyszło, że jedziemy w miejsce, które jest oddalone około 45 km od mojego miejsca zamieszkania, byłem w szoku. Jak to jest możliwe, że tam zrobili wyścig, gdzie ja mieszkałem? Niesamowite, że mogłem zaprosić na wyścig moich przyjaciół, moich znajomych, z którymi chodziłem do klasy i z którymi spędziłem młodość. Znowu zadziałało moje dziecko szczęścia, więc jedziemy do Hiszpanii, do mojej drugiej ojczyzny. Estuviste aquí en Asturias trabajando, no? Estuve 5 años en Mieres estudiando y después trabajando de traductor. W piątek na badaniu technicznym organizatorzy bardzo szybko się ze mną zaprzyjaźnili i polubili, ponieważ mówiłem w ich języku. Badanie przeszło jak zwykle z pozytywnym wynikiem w magicznej atmosferze. Trasa tego wyścigu była bardzo, bardzo, bardzo wymagająca. Taka trasa rajdowa. Nie specjalnie lubię takie trasy, ponieważ ja lubię szybkie trasy, a tutaj trasa nie była tak szybka, była bardzo kręta, bardzo wąska. Trasę ćwiczyłem z moim przyjacielem, którego poznałem w Portugalii, Gonzalo. Nawet do tego stopnia, że ćwiczyliśmy tą trasę w nocy. Była taka sytuacja, że dzwoni do mnie Gonzalo po południu i mówi: Maciek, a dlaczego ty z nami w nocy nie jeździsz? Ja mówię: jak to w nocy? Tak, mówi, przyjedź o godzinie 2 w nocy pod trasę i tam, mówi, w nocy nie mamy samochodów z naprzeciwka, jest mniejszy ruch, możemy tą trasę sobie poćwiczyć. No dobra, więc chciałem zobaczyć, jak to jest. No oczywiście podjechałem o 2 w nocy, do godziny 4 żeśmy jeździli po tej trasie. Trasę zapamiętałem dzięki Gonzalo całą. Mając tą trasę w głowie, czekałem z utęsknieniem na sobotnie treningi. Pogoda taka w kratkę, troszkę leje, troszkę słońce. Podczas pierwszego podjazdu wyścigowego trasa okazuje się, że jest częściowo mokra, częściowo sucha. Zdecydowaliśmy się, można powiedzieć jako nieliczni, na założenie opon przejściowych, czyli tak zwane medium. Wystartowałem do tego wyścigu. Pierwsze 3 zakręty idealnie. Czuję się wspaniale. No, samochód nie ucieka, samochód mnie słucha i sam do siebie mówię, ale fajny czas zrobię. Jestem mega zadowolony, jak ten samochód się trzyma na wierzch. No niestety nie dane mi było długo się nacieszyć, ponieważ po zrobieniu około kilometra na jednym z zakrętów troszeczkę podczas hamowania uciekł mi tył tego samochodu. Nie mogłem nic zrobić, ponieważ już zaczął iść delikatnie w poślizgu i uderzyłem przednią prawą częścią o takiego bala ze słomy, ale to tak mocno go zahaczyłem, że odbiło mnie na jedną barierkę, później na drugą barierkę. Oczywiście samochód stoi, wyścig wstrzymany. Ja bardzo zdenerwowany jestem. Wychodzę z tego samochodu, patrzę. No oczywiście, koło krzywe. Wszystko krzywe, z przodu po prawej stronie. Mówię, koniec, no to już po mojej Hiszpanii, po mojej ukochanej drugiej ojczyźnie już niestety nic tutaj nie zrobimy. Natomiast moją dewizą zawsze jest to, że zawsze ostatni się poddaje. Wiedziałem, że za 1,5 godziny mamy drugi podjazd wyścigowy, później mamy trzeci podjazd. W Hiszpanii było tak, że z tych 3 podjazdów wyścigowych suma 2 podjazdów najlepszych liczyła się do klasyfikacji generalnej i do ogólnego wyniku końcowego. Więc przyjechała laweta i pytała,
pytam się tego szefa zabezpieczenia, mówię, gdzie teraz jedziemy? Czy proszę, żebyście mnie zwieźli na dół, do startu, bo tam mamy kilometr tylko do startu. Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Musimy jechać na górę, bo takie są procedury, do parku maszyn zamkniętego na górze. Kiedy wszyscy podjadą, wtedy zjeżdżamy na dół. Laweta z moim samochodem zjeżdża ostatnia. Wtedy masz czas na naprawę. Ja mówię, nie ma takiej możliwości, przecież ja za półtorej godziny mam następny drugi podjazd wyścigowy. Jak mnie zawieziecie na górę, nie jestem w stanie naprawić ten samochód, który już, popatrzcie się, jak jest uszkodzony. Nie ma takiej możliwości, nie możemy odstąpić od procedury i tak dalej, więc ja w pewnym momencie dosłownie klęknąłem przed tym człowiekiem i podałem mu rękę, mówię, słuchaj, czy ty kiedykolwiek miałeś taką sytuację w życiu, że ktoś się topił i że w morzu, w rzece, żebyś mógł go uratować? No on mówi, nie, nie miałem, tak patrząc na mnie jak na wariata. Ja mówię, no to teraz masz tą sytuację, daj mi rękę, podaj mi rękę, daj mi możliwość, uratuj mnie, bo jak ja nie wystartuję, to moja żona się ze mną rozwiedzie, pokazuje mu na pierścionek, moi sponsorzy przestaną mnie sponsorować, człowieku, uratuj mnie, proszę cię, bądź dla mnie człowiekiem, uratuj mnie, proszę cię, daj mi tą rękę. On tak patrząc dookoła na swoich współpracowników, na mnie jak na wariata, dosłownie jak na wariata, mówi, dobra, dobra, już wstań, mogę dla ciebie zrobić jedną rzecz. Wziął krótkofalówkę do dyrektora wyścigu i opowiada, mam tutaj Polaka z numerem 49, mam go na samochodzie, na lawecie, mam ustawioną lawetę dziobem do startu, ponieważ jest kilometr tylko do startu, a 4 kilometry czy 5 do mety, dla dobra wyścigu, żeby wyścig szybciej ruszył, proszę o odstępstwo od procedury i proszę zwieźć go na dół, żeby szybciej wyścig ruszył, żeby Polak zaczekał tam na dole za to, żeby pojechać do serwisu. No oczywiście poczekaliśmy, mówi kierownik, że musi zapytać swoich współpracowników, zebrali tam jakiś ZSS, taki szybki, żeby zdecydować, w końcu po jakiejś minucie czy dwóch minutach jest decyzja, tak, możesz tego Polaka zwieźć na dół do startu, więc kamień z serca mi spadł, jedziemy na dół, po przyjechaniu na start, poczekaliśmy jeszcze około może 5-10 minut, jak zajechaliśmy do alei serwisowej, auto ściągnęli z lawety, jak mechanicy zobaczyli, co się stało z samochodem, no to znowu nerwy, stresy, Maciek, ja mówię, zdążymy, ile mamy czasu, zapytał Piotrek, ja mówię, mamy około półtorej godziny do startu, do drugiego podjazdu, Maciek, ciężko będzie, spokojnie, ty sobie idź, nie przeszkadzaj, my sobie będziemy robić, jak zobaczyłem, jak oni, w jakim tempie oni pracują, jak szybko to wszystko, to tak jakbym dosłownie widział wideo, które jest w przyspieszonym tempie wpuszczone. Mija jakieś może półtorej godziny, już minęło, może godzinę, 20 minut, przychodzi do nas ten chłopak, który nas wołał do startu i mówi, macie 5 minutos. Czyli mamy 5 minut do startu. Ja mówię, panowie, zostało 5 minut do startu. Spokojnie, Maciek, Piotrek mówi, ubierz sobie kask, ubierz sobie rękawiczki, spokojnie. Za chwilę przychodzi ten chłopak, oni cały czas pracują. Jeszcze auto nie ma zamontowanych kół, nie ma zamontowanych tarcz hamulcowych. Oni cały czas wymieniają wszystko, całe sanki, cały przód wymieniali spod spodu. W pewnym momencie przychodzi ten chłopak, mówi, un minuto, tenejsz un minuto. Mówi, ja mówię, dobrze, no to w takim razie, chłopaki, została jedna minuta. Maciek, siądź sobie, Piotrek mówi, do auta, zapnij sobie pasy. Ja siadam do auta, patrzę się. Została minuta do startu, a oni rozkładają takie sznurki wzdłuż samochodu. Mówię, co wy będziecie teraz robić? A oni mówią, no zbieżność musimy ci zrobić. Ja mówię, jak zbieżność, jak ja za minutę startujemy? Spokojnie. Za chwilę przychodzi ten chłopak i mówi, tenejskie salir dia. Ja mówię, no Piotruś, my musimy już wyjeżdżać. Dobrze, spokojnie. Za chwilę słyszę, że są zakręcane koła, ciach, ciach, szybciutko zakręcili te koła. Nagle auto spadło z tych kobyłek. Piotrek mówi, jedź na start. No to odpaliłem to auto, jadę, ponieważ mieliśmy do startu jakieś 3-4 kilometry i eskortowała nas policja na ten start. Więc podjechałem do tego policjanta, który był samotny, bo zawsze cała kolumna jechała i podjeżdżam i mówię, panie policjancie, proszę natychmiast, szybko, bardzo szybko, proszę mnie zaprowadzić na ten start, bo ja za chwilkę już startuję, może już wystartowałem, miałem awarię, mówię, proszę mi to zrobić, proszę mi przysługa. On mówi, dobra, już, zapalił syreny i jedzie przede mną. Ja jadę za nim, szybciutko zajeżdżam. Mogłem jechać jako ostatni, bo napisałem pismo do dyrektora, żebym pojechał jako ostatni w tym wyścigu i zajechałem na start. Widzę, że ostatni samochód z dachem, czyli za mną były formuły. Nie mogłem już pojechać za formułami i zajeżdżam i widzę, że jeden samochód startuje, drugi samochód czeka i mnie ustawili jako trzeci samochód. Ponieważ samochody startują co pół minuty, no to automatycznie gdybym półtorej minuty później zajechał na ten start, no to już bym nie wystartował. Już by było po wyścigach, po wszystkim, bo to był drugi podjazd wyścigowy obowiązkowy, później by był trzeci. No więc stanąłem na tym starcie taki zdenerwowany, można powiedzieć ucieszony, zdenerwowany. Miałem wszystkie uczucia, jakie tylko mogą towarzyszyć. Zapaliło się zielone światło. Pojechałem. Pojechałem tak dobrze, że zrobiłem pierwszy czas,
około 3 sekundy wyprzedzając drugiego zawodnika. Jak już dojechałem na metę, jak zobaczyłem ten czas, jak mi kamień z serca spadł, mówię, kurde, to jeszcze jeden podjazd wyścigowy zrobić i mamy sukces. Mamy w mojej drugiej ojczyźnie wygrany wyścig. To było moje marzenie po prostu. No i oczywiście drugi podjazd wyścigowy, jeszcze lepszy czas zrobiłem niż w tym pierwszym. Suma summarum, te dwa czasy dały mi pierwsze miejsce i zwycięstwo w mojej ukochanej Hiszpanii. Tydzień po wyścigu w Hiszpanii była pierwsza runda górskich samochodowych mistrzostw Polski w Korczynie oraz pierwsza runda również Pucharu Europy. Potraktowałem tą rundę jako treningową. Zdecydowałem się wystartować, żeby trenować. Im więcej trenuję, tym lepiej. Więc zapisałem się. W Korczynie wystartowałem, tak jak mówię, tylko i wyłącznie treningowo. Okazało się, że jestem bardzo wjeżdżony po tych rundach w Hiszpanii, w Portugalii, we Francji. Finalnie zdobyłem 6 pucharów, 3 pierwsze miejsca i 3 drugie miejsca w poszczególnych klasach. Bardziej byłem zadowolony z pierwszego miejsca w klasyfikacji FWD, czyli w samochodach napędzanych na przednią oś. Na kilkanaście samochodów udało się wygrać oraz pierwsze miejsce w Pucharze Europy, który rozegrał się właśnie w Korczynie. Także bardzo dobry trening zakończony sukcesem. Wyścig Ecce Homo w Czechach, który był moim czwartym weekendem z rzędu wyścigowym. Po obejrzeniu onboardów z tego wyścigu wcześniej, innych kierowców, byłem bardzo zadowolony, ponieważ jest to trasa niesamowicie szybka. Jeszcze jak się dowiedziałem od mechanika Karola, że założy mi najszybsze przełożenie, na którym osiąga 214-217 km na godzinę, więc dodatkowo ucieszyłem się, ponieważ uwielbiam szybko jeździć i już z gotowym samochodem pojechaliśmy do Czech. Portale internetowe typowały jako zwycięzcę Alexa Preka, to jest zeszłoroczny mistrz Europy w mojej klasie, oraz Chris André Mayer, Austria, który posiadał piekielnie szybką Hondę i który w tym wyścigu startował po raz 7. Konkurencja, którą miałem, była bardzo silna i bardzo fajnie, cieszę się, ponieważ im więcej jest zawodników, którymi mogę się zmierzyć, dla mnie to jest bardzo motywujące i bardzo, bardzo dobre. Więc zaczęliśmy od pierwszego treningu w Czechach, gdzie uległ awarii mój samochód, w postaci wyrzucania oleju na szybę przednią. Już tuż po starcie, zaraz kilometr po starcie, przy pierwszym treningu, zauważyłem, że na szybie mam mnóstwo oleju. Ten olej po kilku kilometrach wręcz zasłaniał mi widoczność. Bałem się o to, żeby gdzieś nie stracić przyczepności. Kierowca wyścigowy, który widzi olej na szybie, już wyobraża sobie, że ten olej też może być pod samochodem, więc okazało się, że awarii uległ system wyłapywania oleju. Bardzo szybko usunęliśmy tą awarię. Podczas drugiego treningu prawie bym wylądował na barierce. Postawiło mi auto na czwartym czy na piątym zakręcie zaraz po starcie bokiem. Rady Karola, który jest doświadczonym kierowcą wyścigowym, utkwiły mi w pamięci i usłyszałem taki mocny głos Karola w kasku. Gaz, 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 ponieważ jak auto z przednim napędem stawia nam bokiem, bo jesteśmy w poślizgu, to najgorsze jest puszczenie gazu. Trzeba trzymać ten gaz. No i dodałem ten gaz, auto wyszło z tego poślizgu. Dojechałem na metę. Drugi trening się zakończył. W pierwszym treningu byłem drugi, w drugim treningu byłem pierwszy, więc dobra prognoza, natomiast były te różnice bardzo małe. Chris i Alex bardzo szybko jechali. W niedzielę, w pierwszym podjeździe wyścigowym, dobrze mi się jechało, już samochód bardzo dobrze funkcjonował. Zająłem drugie miejsce po pierwszym przejeździe. Stratę miałem 0,9 sekundy do pierwszego właśnie Chris André Mayera. Drugi podjazd wyścigowy już pojechałem znacznie lepiej niż pierwszy. Wygrałem drugi podjazd wyścigowy, natomiast Chris André też pojechał 2 sekundy lepiej i suma summarum też przegrałem z nim w sumie po dwóch podjazdach 0,9 sekundy. Najciekawsza część wyścigu w Czechach to była prosta, bardzo długa prosta, miała około 700-800 metrów i na samym końcu tej prostej był zakręt w prawo, gdzie praktycznie można było ten zakręt przejechać na pełnym gazie, czyli na szóstym biegu, ponad 200 na godzinę, ale z kokpitu kierowcy, czyli ja tak, ja jechałem, gdzie jadąc na tej prostej widziałem, że tam jest zakręt i na samym początku pierwsze treningi, czy nawet już podczas wyścigu, mózg mi mówił: Maciek, zwolnij, przecież tam jest zakręt, jedziesz ponad 200 na godzinę, natomiast ten zakręt był do przejścia i dało rady go przejść. Można było go przejechać z maksymalną prędkością właśnie ponad 200 na godzinę. Udało mi się to zrobić w drugim podjeździe wyścigowym, gdzie przełamałem swój strach. Zrobiłem to, wcale nie było to niebezpieczne, ponieważ ten zakręt był taki łagodny, natomiast on z wcześniejszej perspektywy widać było, że to jest zakręt. To tam jest zakręt, jesteśmy między drzewami, jest ta potężna prędkość. Natomiast to była jedna z najciekawszych rzeczy, które były podczas tego wyścigu w Czechach. Po zaciętej walce z Chrisem finalnie zająłem drugie miejsce w Czechach i wracając do Polski
Już myślałem o najcięższym wyścigu, który odbędzie się za miesiąc. Trento Bondone, 17-kilometrowa wspinaczka we Włoszech. Tydzień przed Trento Bondone, przed wyścigiem we Włoszech, wystartowałem w moim mieście, w słynnym wyścigu Magura Małastowska, który był jedną z rund górskich samochodowych mistrzostw Polski. Chciałem pokazać się przed moimi kibicami, przed moją publicznością z jak najlepszej strony, lecz nie dane mi było, ponieważ borykaliśmy się praktycznie przez cały weekend z usterką w samochodzie. Nawet jeden trening udało mi się wygrać, ale nie było to takie tempo, nie było to tak zadowalające dla mnie. Cały czas ustawialiśmy samochód, silnik i tak dalej. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Finalnie okazało się, że pompa paliwowa odmówiła posłuszeństwa, dawała za niskie ciśnienie. Nie mieliśmy akurat wtedy zapasowej na stanie, więc niestety nie mogłem ukończyć wyścigu na Magurze, ale szczęście w nieszczęściu to, że tydzień przed wyścigiem Trento Bondone udało nam się zdiagnozować usterkę, która na Trento Bondone była naprawiona. Wyścig na Magurze byłem, pokazałem się, niestety nie udało mi się ani wygrać, ani dojechać do mety. Siła wyższa. Tak w motosporcie bywa, że samochód czasami odmawia posłuszeństwa. Wyścig Trento Bondone we Włoszech. Jeden z najcięższych wyścigów na świecie. Trasa ma 17 km i 160 zakrętów. Jest to niesamowicie ciężki wyścig zarówno dla kierowcy, jak i dla samochodu. Wysokie temperatury oraz przegrzania silników to są najczęstsze awarie, które tam dochodzą. W tamtym roku startowałem w wyścigu właśnie w Trento Bondone jak po raz pierwszy w Pucharze Europy, gdzie zająłem drugie miejsce i wiedziałem, że nie jest to łatwe zadanie. W tym samym czasie, jak ja pokonywałem i uczyłem się trasy, mechanicy cały czas modyfikowali samochód, jeśli chodzi o przegrzanie, jeśli chodzi o parametry silnika, oleju, temperaturę wody. Robiliśmy dodatkowe wlewy, dodatkowe chłodnice, dodatkowe wloty powietrza. Bardzo ciężkie warunki w tym wyścigu. Miałem 3 dni na zapamiętanie trasy, chociaż rok wcześniej, jak startowałem, trochę tej trasy utkwiło mi w pamięci, natomiast nie byłem w stanie jej zapamiętać całej, pomimo tego, że zrobiłem około 700 km w tamtym roku. W tym roku trasę całą pomógł mi zapamiętać znowu mój kolega Gonzalo, z którym razem żeśmy jeździli. Trasę podzieliliśmy na 3 części. Gonzalo mi powiedział: Maciek, najpierw nauczmy się pierwszą część, później drugą, później trzecią. Zrobiliśmy wspólnie około 500 km po tej trasie i w tej chwili z pełną odpowiedzialnością jestem w stanie stwierdzić, że trasę zapamiętałem w 100%. Byłem bardzo przygotowany, jeśli chodzi o znajomość trasy. Mieliśmy 2 treningi w sobotę. Tam nie da rady przeprowadzić 3 treningów ze względu na wielkość tej trasy i na ilość zawodników. Ponad 240 zawodników było zgłoszonych. Pierwszy podjazd wyjechałem, obserwowałem temperaturę. No, auto rzeczywiście grzało się, ale dojechałem do mety w miarę bezpiecznie. Zająłem 3 miejsce w treningu. Natomiast już na szczycie samochód zaczął troszkę inaczej chodzić. Już ten samochód wyczułem, że coś jest nie tak. Podczas jazdy na dół do alei serwisowej zaczęło coś stukać w silniku. Wyłączyłem natychmiast silnik, zjechałem praktycznie na luzie do samej alei serwisowej. Mechanicy, jak popatrzyli do oleju, popatrzyli w ogóle, usłyszeli, jak próbowałem zapalić. Powiedzieli: koniec, ten silnik już nie pojedzie, ten silnik się zatarł. Więc trochę ręce mi się załamały i powiedziałem: no jak to, no to teraz co zrobimy? No, mamy zapasowy silnik, który jest słabszy, o około 30 koni, ale jesteśmy w stanie założyć zapasowy silnik i jutro w wyścigu pojedziesz. Ja mówię: no dobra, no to zakładamy. Znowu całonocna wymiana silnika. Ludzie przychodzili i robili zdjęcia, jak myśmy w nocy o godzinie pierwszej czy o drugiej mieli silnik na wierzchu, wkładaliśmy go, 5 nad ranem, ten silnik był włożony, o 7 rano odpalony samochód, strojenie szybkie ze stroicielem Bartkiem przez internet, łączyliśmy się z komputerem samochodu, Bartek stroił, wgrał mapy i udało się, mamy ten silnik. Niedziela, pierwszy podjazd wyścigowy. Jestem bardzo zmotywowany, chcąc odwdzięczyć się moim mechanikom za całonocną naprawę, postanowiłem jechać bardzo szybko. Po pierwszych kilku kilometrach, analizując później międzyczasy, jakie robiłem, okazało się, że w stosunku do treningu poprawiałem te międzyczasy o kilka sekund. Jechałem bardzo szybko, bardzo dobrze mi się jechało. Chciałem za wszelką cenę wygrać ten wyścig. Czułem, że wygram ten wyścig, ponieważ tempo, którym jechałem, czułem, że to jest bardzo wysokie tempo i dobrze mi się jechało. Niestety nie dane mi było wygrać tego wyścigu, ponieważ po około 6 kilometrach silnik zgasł. Po prostu zgasł.
Okazało się, że usterka nie tyle jest w silniku, ale w wiązce elektrycznej. Coś się stało z elektryką, silnik zgasł, nie mógł zapalić, więc Trento Bondone akurat dla mnie nie było szczęśliwe w tym roku. W przerwie sędziowie pozwolili mi podejść do pobliskiego baru, około 200 metrów. No i idąc zza zakrętu, jak wyszedłem, zobaczyłem dużo kibiców, około 200-300 kibiców na jednym z zakrętów, którzy nagle zaczęli skandować, bić brawo. To niesamowicie piękny gest, pocieszający kierowcę wyścigowego w trudnych sytuacjach. W środę 13 lipca o godzinie 8.10 dostałem najsmutniejszą wiadomość. Zmarł mój przyjaciel Angelo Gilli, wyśmienity kierowca wyścigowy. Człowiek, który był nie tylko moim przyjacielem, był również przyjacielem całej mojej rodziny. Moje dzieci go uwielbiały. No pięknie. Ja cię wierzę. Co ja teraz? Musiał mam je bierać. No właśnie. Coś mi nie wyszło. Tak. Zobacz, ten dwa. Tak. I kręć go. Kręć. Prawie. Brawo. To on podczas wyścigu we Francji, jak miałem wypadek, pocieszył mnie i powiedział: Maciek, nie przejmuj się, i tak zostaniesz mistrzem Europy. Tu praca w re. Na cztery ręce, proszę bardzo. Jak wam idzie? Praca. Angelo? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Se io muoio da partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano. Angelo, zrobiliśmy to. Razem to zrobiliśmy. Nie było wyścigu, na którym nie dotknąłbym twojego zdjęcia, które mam przyklejone nad głową. Nie potrzebujesz siedzenia, żeby być obok mnie. Jesteś i byłeś i będziesz w moim sercu na zawsze. Ciao, Angelo. Po wybuchu silnika we Włoszech mieliśmy zaledwie 3 tygodnie, żeby zbudować nowy silnik. Było to bardzo, bardzo, bardzo trudne, ponieważ części, które potrzebowaliśmy, były niedostępne. Do tego stopnia byliśmy zdesperowani, że chciałem wsiąść w samolot i polecieć. Mówię do Karola: Karol, ja jutro polecę do Anglii i przywiozę te części. W międzyczasie kolega Janusz Grzyb zaoferował mi pożyczenie swojej Hondy, za co mu bardzo dziękuję, i powiedział: Maciek, jak nie zdążysz zrobić silnika, ja ci pożyczę mój samochód, żebyś dokończył te mistrzostwa. Musisz dokończyć te mistrzostwa. Próbowaliśmy ze wszystkich sił, próbowaliśmy wszyscy zrobić wszystko, żeby ten silnik powstał. Udało się. 3 dni przed weekendem wyścigowym w Limanowej powstał silnik, zapalił. Jest, chodzi, mamy to. Jedziemy Limanową dalej moim Renault Clio. Brawo, Karol Krupa i Bartosz Pańko. Stanęliście na wysokości zadania. Dziękuję. W sobotę miałem 2 treningi w wyścigach w Mistrzostwach Europy. W obydwu treningach przegrywałem z utytułowanym Węgrem Norbertem Nagy o około 0,3 sekundy. To niedużo, ale przegrywałem i czułem, że ten samochód jeszcze nie jedzie tak, jak powinien. Chociaż tempo było niezłe. Również podczas wyścigowego weekendu w Limanowej zapisałem się do Mistrzostw Polski i tutaj bardzo cieszę się ze zdobycia pierwszego miejsca. Zwycięzców klasyfikacja FWD. I te pierwsze Maciej Serafin. Duże brawa, gratulujemy.
po całonocnej naprawie zbiornika paliwa i pompy w niedzielę na pierwszym i drugim treningu wolnym poczułem niesamowitą różnicę. Samochód wreszcie jechał tak, jak powinien. Oczywiście obydwa treningi wygrałem. W pierwszym podjeździe wyścigowym również wygrałem o 1 sekundę. Cały czas bój toczyłem z Norbertem Nagi. W drugim podjeździe wyścigowym wygrałem z nim o 2 sekundy. Więc sumarycznie jedyną rundę Mistrzostw Europy, która odbywała się w Limanowej, wygrałem. One Group 5. Mr. Maciej Serafin from Poland. He drove Renault Clio Sport 2016 valves. Dzisiejsze zwycięstwo dedykuję mojemu przyjacielowi, niedawno zmarłemu, Angelo Gili. O dla ciebie. I tym sposobem dopisałem kolejne 25 punktów do klasyfikacji generalnej. Uwielbiam wyścig w Limanowej. Kibice i atmosfera tam panująca co roku ciągnie mnie tam bardzo i robię wszystko, żeby tam właśnie wygrać. Przygotowując się do wyścigu w Szwajcarii, wiedziałem, że to jest szybki wyścig. Oglądałem onboardy, ćwiczyłem na symulatorze i wiedziałem, że jest to szybki wyścig. Natomiast jak przyjechałem tam na miejsce i przejeżdżając trasę cywilnym samochodem, przeraziłem się. Przeraziłem się, bo podczas opisu tej trasy sam do siebie mówiłem: Max, 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 tu jest wszędzie Max, ja tu wszędzie będę jechał z maksymalną prędkością, jak to jest możliwe? A jednak tak ta trasa była skonstruowana, że można było jechać nią większość trasy z maksymalną prędkością. Cały czas tutaj nie hamujemy, tylko cały czas jest pełny gaz, full. W końcu nauczyłem się tej trasy i z utęsknieniem czekałem na sobotnie treningi. Nawierzchnia podczas pierwszego treningu była delikatnie mokra. Moim głównym rywalem w Szwajcarii był Włoch Lukasz Biciato, utalentowany młody zawodnik, jadący również Renault Clio, ale troszeczkę mocniejszym ode mnie, nowszym. Od razu chciałem szybko jechać, żeby nie odstawać za bardzo od mojej konkurencji. Ku mojemu zdziwieniu na mecie zameldowałem się 13 sekund przed Biciato. Pomyślałem sobie, jaja sobie robi. Mówię, co się stało? Dlaczego tak wolno jechałeś? A on odparł mi, że było ślisko, było niebezpiecznie, nie chciał ryzykować, jechał sobie spokojnie. Fakt, drugi trening, już wygrałem z nim, ale tylko o 3 sekundy. Więc pomyślałem, ale będzie jazda w niedzielę, ale będzie ściganie, fajnie, nie mogę się doczekać niedzielnego ścigania. Niedziela, słoneczny dzień. Przed pierwszym wyścigiem czekaliśmy około 2 godziny na start. Jakiś zator, ktoś miał wypadek, musieli ściągnąć samochód, więc bardzo długie oczekiwanie. W końcu jest, startuję, pierwszy podjazd wyścigowy. Czuję się świetnie, jadę, czuję się jak ryba w wodzie. Pokonuję te zakręty z prędkościami 180 na godzinę, naprawdę czując się wspaniale. Cały podjazd wyścigowy praktycznie pokonałem bez żadnego błędu. Zameldowałem się na mecie około 3 sekundy przed Biciato. Byłem niezmiernie zadowolony. Mówię sam do siebie, kurde, no to teraz drugi podjazd wyścigowy, tak samo pojechać i mamy to. Szwajcaria zostaje zdobyta. Drugi podjazd wyścigowy, no oczywiście zawsze każdy zawodnik pobija swój czas z poprzedniego podjazdu, więc tu podejrzewałem, że Biciato pojedzie dużo szybciej i tak też się stało. Ale ja też nie odstawałem. Pierwszego podjazdu wyścigowego poprawiłem swój czas o około 2 sekundy. Biciato w drugim podjeździe wyścigowym stracił do mnie 1,4 sekundy, także bardzo blisko było. Suma summarum wygrałem z nim o 4 sekundy. Pierwsze miejsce, rekord trasy w mojej klasie. Szwajcaria zdobyta, Biciato pobity. Serafin Miciedzia! Słuchaj, zaproszę! Brawo! Słowenia. Przed wyścigiem w Słowenii stresowałem się najbardziej. Jak zobaczyłem listę startową, zobaczyłem na niej około kilkunastu zawodników, z czego kilku naprawdę utalentowanych, szybkich, profesjonalnych kierowców, w tym m.in. Alex Prek, zeszłoroczny mistrz Europy w mojej klasie, Chris Andremeyer ze swoją piekielnie szybką Hondą, zbudowaną przez fabryczny zespół, oczywiście Norbert Nagi ze swoim BMW. Pomyślałem sobie, że z taką konkurencją naprawdę będzie ciężko. Portale internetowe, które wcześniej, przed wyścigiem zawsze typują zwycięzcę, obstawiali, że wygra Alex Prek i Chris Andremeyer. Oczywiście o mnie też była wzmianka, ale nie byłem typowany jednoznacznie jako zwycięzca tego wyścigu. Po rozłożeniu serwisu nastroje były bardzo optymistyczne i wesołe. Trasa, jak zwykle nauczona, razem z moim kolegą z Hiszpanii, Gonzalo. Uczyliśmy się razem dosyć długo tej trasy.
Cały czas pełny gaz. Od startu full. Wyryta na pamięć, odfajkowana, jest w głowie. Zawsze jak się uczę trasy, to muszę sobie później w kamperze zamknąć oczy. Jak zamknę oczy i przejadę ją całą w moich myślach, to znaczy, że ją pamiętam i mogę spokojnie startować. Sobota. Pierwszy trening. Jechało mi się bardzo pewnie i szybko. Po przyjechaniu na metę okazało się, że zrobiłem 5 sekund lepszy czas nad drugim zawodnikiem. Znowu pomyślałem, profesjonaliści na pewno hamują przed metą po to, żeby nie zdradzić swojego tempa. Ja nigdy tego nie robiłem. Nigdy tego nie robię, ponieważ podjazdu na podjazd jadę swoim szybkim tempem i chcę z podjazdu na podjazd coraz lepsze czasy robić. Drugi trening również wygrałem, lecz już o niecałe 3 sekundy. Chris Andremeyer, który był drugi, znowu pewnie mnie w konia chciał zrobić i znowu pewnie przyjechał mował przed metą. Zobaczymy w niedzielę, jak potoczy się rywalizacja. Jestem przekonany, że w niedzielę już będą dużo mniejsze różnice czasowe. Pierwszy podjazd wyścigowy. Niesamowite nerwy, stawka bardzo duża konkurencja, ruszyłem. Przejechałem go perfekcyjnie. Na mecie dowiedziałem się, że zrobiłem tylko 1,6 sekundy lepszy czas od utytułowanego Austriaka Christiana Andremeyera. Drugi podjazd wyścigowy również wygrałem. Nawet przez dłuższy okres czasu utrzymywałem się jako pierwszy w generalce. Około 30 samochodów było za mną. Cieszyłem się jak dziecko. Zadzwoniłem do mojej żony Bogusi, mówiąc jej o tym. To był mój największy sukces ze wszystkich dotychczasowych wyścigów. Pokonałem kilku naprawdę szybkich kierowców. Wyrównałem rachunki z Chrisem. And the first play, Maciej Serafin. I tym sposobem w Słowenii przypieczętowałem na dobre tytuł mistrza Europy w wyścigach górskich w grupie piątej i uwierzyłem, że to nie był przypadek. Słowenia zdobyta. Chorwacja. Ostatnia runda Mistrzostw Europy. Potężny dylemat. Co zrobić? Ponieważ już na poprzedniej rundzie, gdzie zagwarantowałem sobie tytuł Mistrza Europy w mojej klasie, więc albo mogłem wystartować w mojej klasie i dokończyć Mistrzostwa Europy w mojej klasie, albo zmienić na klasę wyżej, zmodyfikować auto, zmniejszyć wagę, dołożyć moc i wystartować w klasie z czteronapędowymi samochodami, 500-konnymi potworami i zobaczyć, jak tam się odnajdę. Gdybym wystartował w mojej klasie, prawdopodobieństwo, że zdobędę drugie miejsce w generalce, było bardzo duże. Co za tym idzie, dosyć spora nagroda pieniężna od FIA. Zdecydowałem jednak inaczej. Zawsze idziemy do przodu, zawsze idę do przodu, nigdy się nie cofam. Chcę zawsze rywalizować z najlepszymi, więc zdecydowałem, że pojedziemy w czwartej klasie, nie w piątej. Pościgamy się z tymi dużo szybszymi samochodami. Prace ruszyły z kopyta, ponieważ mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie samochodu, ale udało się, zrobiliśmy to. Samochód był przygotowany do grupy czwartej. Do mojej klasy zgłosiło się 12 zawodników. Tym razem trasę ćwiczyłem z moim kolegą Włochem, Antonino, bardzo doświadczonym, który podpowiedział mi kilka ciekawostek, jak tą trasę pokonać. W trakcie pokonywania tej trasy mieliśmy chwilę przerwy, wracaliśmy na pyszny posiłek, który Karol i Piotrek przygotowywali nam w kamperze. Co się dzieje? Powiedz, co się dzieje? Zepsuło się jajko. Co? Jajko się zepsuło, nie potrafią wbić Po czym wracaliśmy z powrotem ćwiczyć trasę. Badanie techniczne jak najbardziej ok, wszystko było w porządku. Samochód przygotowany bardzo dobrze, ponieważ zmieniliśmy klasę, musieliśmy więcej. Badanie techniczne musiało być bardziej skrupulatnie i bardziej precyzyjne. Ale zakończyło się powodzeniem. Jesteśmy gotowi do ścigania, ale w serwisie okazuje się, że czujnik położenia przepustnicy TPF się zepsuł. Mieliśmy stary, ale żeby go założyć i żeby auto działało, trzeba było auto z powrotem dać na hamownię. No skąd tu nagle hamownie na Chorwacji w sobotę po południu? Nie ma nigdzie hamowni. Zrobiłem kilka kilometrów po całym serwisie. Zrobiłem kilka telefonów do znajomych, do przyjaciół, żeby mi udostępnili hamownię, obojętnie gdzie, pojedziemy. Zrobimy 100, 200, 300 kilometrów gdziekolwiek, ale że musimy jechać, bo bez hamowni się nie da. Nie da się wystroić samochodu bez hamowni przy tym nowym czujniku. Niestety nie znalazłem. Moi mechanicy to cudotwórcy i wspólnie z Gabrysiem Kubi dzięki Gabryś, zaczęliśmy stroić to auto i wymyślili, że będziemy próbować wystroić to auto, zasymulujemy hamownię w serwisie, co było praktycznie niemożliwe do zrobienia. Postawiliśmy auto na kobyłkach, połączyliśmy się zdalnie przez internet z Polską, z Bartkiem Pańko, który to auto stroił i zaczęliśmy stroić. Huk był taki, że słychać nas było na kilka kilometrów. Wszyscy dziwili się, co się tam dzieje u Polaków, a myśmy po prostu stroili samochód. Udało się o tyle, o ile. Powiedzieli, że auto wystartuje. Będziesz jutro jechał, powiedzieli mi. Jak? Zobaczymy na treningach.
Super, znowu się ucieszyłem. Znowu czekamy na niedzielę na treningi. Po pierwszym treningu byłem w szoku. Naprawdę byłem w szoku. Totalnie inne auto, inne prowadzenie, przyspieszenie, dużo lepiej przyspiesza. Dużo inaczej hamuje, ponieważ waga była znacznie niższa. Zająłem trzecie miejsce w pierwszym treningu. W drugim treningu zająłem drugie miejsce, tracąc tylko 2,5 sekundy do Wasilija Jaksica, który jechał swoim 500-konnym Mitsubishi Lancerem z napędem na 4 koła. Byłem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, bo drugie miejsce w takiej stawce w treningach to był dobry prognostyk na niedzielny wyścig. Naprawdę w niedzielę chciałem ten wyścig wygrać. Niedziela, pierwszy podjazd wyścigowy. Pogoda zmienna, raz deszcz, raz słońce. Trasa była częściowo mokra, częściowo sucha, co sprzyjało samochodom, które miały napęd na 4 koła. Wystartowałem. Zacząłem bardzo szybko. Czułem, że jadę coraz szybciej. Naprawdę chciałem zwojować, naprawdę chciałem zrobić dobry czas. Oczywiście przyspieszając, ryzyko wypadnięcia z trasy jest coraz większe. Na jednym z zakrętów za szybko wszedłem w zakręt i uderzyłem w krawężnik tylnym kołem, delikatnie, lecz wybiło mnie to kompletnie z rytmu. Już do końca wyścigu jechałem nie w swoim tempie, jechałem wybity totalnie z rytmu. Dojechałem do mety na czwartej pozycji. Drugi podjazd wyścigowy. Walczę o trzecie miejsce. Brakuje mi tylko sekundy. Ruszyłem. Ruszyłem bardzo szybko, ostro, lecz po przejechaniu około 2 km zostałem zatrzymany. Czerwona flaga. Musiałem się zatrzymać. Jakiś samochód przede mną uległ wypadkowi. Wstrzymali wyścig. Z powrotem na start. Na starcie 40 minut czekania w samochodzie. Jako pierwszy startowałem. Po 40 minutach wystartowałem, lecz kompletnie wybity z rytmu. Ale dojechałem do mety. Finalnie zająłem czwarte miejsce, tracąc niecałą sekundę do podium. Bardzo dobra lekcja i bardzo odważna decyzja. Uważam, że w życiu trzeba iść zawsze do przodu. Lepiej iść tyłem do przodu, niż przodem do tyłu. Tak uważam. Moja długa, kręta, wyboista droga przez 9 rund Mistrzostw Europy w 9 krajach dobiegła końca. Zdobyliśmy Mistrzostwo Europy EHC w grupie 5 i zajęliśmy 6 miejsce w klasyfikacji generalnej samochodów z dachem. Ponieważ sam nigdy bym tego nie zrobił, dlatego powtarzam, zdobyliśmy. Wszyscy, którzy trzymali kciuki i śledzili to europejskie tournée, ci, którzy ze mną byli i ci, których już nie ma wśród nas. Teraz świętujemy i cieszymy się wszyscy razem słysząc. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w wyścigach górskich, samochodowych wyścigach górskich nie ma Mistrzostw Świata. W związku z tym Maciej Serafin, który jest moim gościem i Państwa gościem, został Mistrzem Świata. Witamy Cię serdecznie. Największy sukces odnieśliśmy w grupie 5. Klasyfikację generalną wygrał pochodzący z Gorlic Maciej Serafin. Mistrz Europy, pan Maciej Serafin. Mistrzem Europy w grupie 5. został pochodzący z Gorlic, jeżdżący Renault Clio Maciej Serafin. Jest mistrz Europy w sezonie 2022 w wyścigach górskich. Gratuluję, bardzo serdecznie cieszymy się. Winner of Group 5 from Poland, Maciek Serafin. Pierwsze miejsce w grupie 5 Mistrzostwa Europy w wyścigach górskich w sezonie 2022 wyrzucił Maciej Serafin. Brawo! And he talks really good the Spanish, so he's the winner of the group. Po prostu z Ciebie dumni, bo jesteś naszym ambasadorem i wizytówką Polaków w Europie i nie tylko w Europie.